Wojna polsko-bolszewicka w 1920 roku i jej najważniejsza batalia Bitwa Warszawska miały ogromne znaczenie, nie tylko historyczne, nie tylko militarne, nie tylko polityczne, ale przede wszystkim znaczenie społeczne dla postaw, dla morale, dla etosu patriotycznego Polaków. Jak doszło do wojny, jaki był jej przebieg, e, jak się skończyła. E, to wszystko w dzisiejszym wykładzie. Jednym słowem, e, 1920 rok, czy potrzeba było cudu. Sytuacja polityczna w Europie Wschodniej w tysiąc, na przełomie 1918 i 19 roku. E, 11 listopada 1918 roku w kąpień został podpisany. Rozejm na froncie zachodnim, który tak naprawdę kończył I wojnę światową. Na froncie wschodnim działań wojennych nie prowadzono już od marca 1918 roku na mocy Traktatu Brzeskiego podpisanego przez władze Rosji Bolszewickiej z państwami centralnymi. Tereny od Bałtyku przez Białoruś i Ukrainę nadal były pod kontrolą. Wojsk niemieckich i austro-węgierskich, które na podstawie separatystycznego pokoju nie, nie wycofały się z tych terenów. W styczniu 1919 roku w Paryżu rozpoczęła się konferencja, której zadaniem było sformułowanie i podpisanie traktatu pokojowego. Nie było na niej przedstawicieli Rosji. W kraju trwała wówczas wojna domowa pomiędzy bolszewikami a zwolennikami Starego Ładu. W związku z tym konferencja paryska nie podjęła żadnych e, ustaleń w kwestii granicy e, polsko-rosyjskiej. Przyczyny wojny. W Polsce nie wyobrażano sobie wolnej ojczyzny bez kresów wschodnich, na których mieszkały miliony Polaków. E, koncepcje włączenia tych ziem do Polski były jednak różne. Według e, Romana Dmowskiego i jego koncepcji inkorporacyjnej do Polski miały być włączone wszystkie tereny znajdujące się w Rzeczpospolitej Polskiej w 1772 roku. Józef Piłsudski był zwolennikiem koncepcji federacyjnej. Federacja miała obejmować Litwę, Ukrainę i miała odsunąć Rosję bolszewicką od wschodnich granic Polski. W Rosji zarówno dla bolszewików jak i dla białych przynależność Kresów nie, miała, nie budziła wątpliwości. Celem białych była odbudowa Rosji w granicach sprzed I wojny światowej. Dla bolszewików, pomimo deklaracji o samostanowieniu narodów, Polska stanowić miała czerwony pomost wiodący na zachód Europy, dzięki któremu miała się tam rozprzestrzenić rewolucja proletariacka. Działania wojenne w 1919 roku. Późną jesienią, kiedy wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Ukrainy i Białorusi, w ślad za nimi ruszyła na zachód armia bolszewicka. Jednostki Polskiej samo, Samoobrony Wileńskiej stoczyły walkę o Wilno, które Polacy opuścili 5 stycznia 1919 roku. Przy wsparciu Armii Czerwonej została tam proklamowana Litewsko-Białoruska Republika Radziecka. Na południu, w Galicji i na Wołyniu od listopada 1918 roku trwały walki polsko-ukraińskie. Dysponując skromnymi siłami, około 5 tysięcy żołnierzy na długości 200 kilometrów frontu. Polskie, polskie dowództwo zdecydowało o podjęciu inicjatywy na froncie wschodnim. Do spotkania oddziałów wojska polskiego z Armią Czerwoną doszło tam pod Berezą Kartuską 14 lutego 1919 roku. W pierwszym roku wojny wojsko polskie odniosło kilka błyskotliwych zwycięstw. W kwietniu Polacy wkroczyli do Wilna zdobytego osobiście przez Józefa Piłsudskiego. W kolejnych miesiącach wojska polskie posuwały się na wschód, jesienią dotarły do Dziwiny i Berezyny. Na południu Polacy przekroczyli zbrucz. Kampanią 1919 roku zakończyło zdobycie łotewskiej twierdzy Dyneburg w styczniu 1920 roku, którą przekazano następnie Łotyszom. W marcu na Polesiu Polakom udało się przerwać połączenie pomiędzy północnym i południowym zgrupowaniem wojsk bolszewickich. W tym czasie koncentracja wojsk polskich na wschodzie sięgnęła liczby 600 tysięcy żołnierzy. Wyprawa kijowska 1920 roku. Wiosną 1920 roku bolszewicy zakończyli wielką koncentrację sił na froncie zachodnim. Józef Piłsudski zdecydował wówczas o podjęciu ataku wyprzedzającego i rozbiciu wojsk sowieckich, zanim osiągnął gotowość operacyjną. Operację poprzedziło podpisanie porozumienia politycznego z Semenem Petlurą, przywódcą ukraińskim. Które to porozumienie uznawało niepodległość Ukraińskiej Republiki Ludowej. Porozumienie to wzmocniło siły polskie o około 50 tysięcy żołnierzy ukraińskich. Wyprawa kijowska rozpoczęła się 25 kwietnia 1920 roku i zakończyła się wkroczeniem wojsk polskich do Kijowa już 7 maja. Jednak po spektakularnym sukcesie na froncie ukraińskim Przyszły niepowodzenia. 6 czerwca 1920 roku armia konna pod dowództwem Siemiona Budiadnego przerwała linię frontu, zmuszając Polaków do gwałtownego odwrotu z Ukrainy. Plan Piłsudskiego zakończył się niepowodzeniem z powodów wojskowych i politycznych. Wojska sowieckie cofając się oddały, oddały Polakom terytorium niemal bez walki, ale również bez większych strat. Nieliczne elity ukraińskie bez poparcia lokalnej ludności nie, pod, nie podołały w wyzwaniu budowy ukraińskiego państwa. Bitwa Warszawska. W kwietniu 1920 roku dowództwo Sowieckiego Frontu Zachodniego objął młody, zdolny stratek 27-letni Michajnik Nikołajewicz Tuchaczewski. Na początku lipca 1920 roku zdołał zgromadzić na froncie zachodnim około 800 tysięcy żołnierzy i dysponował ogromnymi rezerwami. Tymczasem strona polska jeszcze w marcu 1920 roku dysponowała około 600 tysiącami żołnierzy. W dodatku armia polska odczuwała dotkliwy brak sprzętu i kadry. Wielka ofensywa bolszewicka ruszyła 4 lipca. Armia Czerwona przełamywała kolejne linie obrony, przekroczyła Berezynę, zdobyła Wilno, po przekroczeniu Niemna weszła do Grodna. Po zdobyciu Grodna 23 lipca. Tuchaczewski wydał rozkaz zajęcia Warszawy do 12 sierpnia. W końcu lipca armia czerwona dotarła do linii Bugu. Na południu wojska bolszewickie kierowały się w stronę Lwowa i przełęczy Karpackich. W krótkim czasie armia czerwona pokonała 400 km. 30 lipca do Białego Stoku przybył utworzony tydzień wcześniej w Moskwie tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, nazywany Polrewkomem którego zadaniem było przejęcie władzy na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. W skład komitetu wchodzili Julian Marklewski, Felix Dzierżyński, Felix Kon. Od połowy czerwca armia polska znajdowała się w odwrocie. Poczucie klęski demoralizowało żołnierzy. W szeregach szerzył się defetyzm i dezercja. Pod adresem Józefa Piłsudskiego i rządu ostrą krytykę kierowała narodowa demokracja. Polscy komuniści organizowali demonstracje antywojenne. Pod względem militarnym sytuacja Polski na przełomie czerwca i lipca była katastrofalna. Wyczerpały się kredyty na dostawy wojskowe, problemem pozostawał transport sprzętu już zakupionego. Środowiska komunistyczne na zachodzie Europy podjęły kampanię antypolską pod hasłem Ręce precz od Rosji, czego skutkiem było wstrzymanie dostaw broni kierowanych do Polski spowodowane strajkami kole, kolejarzy i dokerów. Starania o uzyskanie pomocy zagranicznej podjął premier Władysław Grabski, udając się do spa w Belgii, gdzie odbywała się konferencja przedstawicieli wielkich mocarstw. Warunkiem obiecanego Polsce poparcia miało być natychmiastowe zawieszenie broni i zawarcie po rozejmu z zatrzymaniem wojsk obu stron na linii Kerzona. Problemem pozostawał fakt, że granica pomiędzy Polską a Rosją bolszewicką nie została wcześniej wytyczona. W 1920 roku nie można było precyzyjnie stwierdzić, czy została ona naruszona. Do Polski została za to wysłana międzysojusznicza misja wojskowa z generałem Maksimem Weigandem na czele. Bezpośrednie zagrożenie państwa zmobilizowało siły do obrony. 1 lipca Sejm powołał Radę Obrony Państwa, w której zasiadali przedstawiciele rządu, Sejmu i ważniejszych partii politycznych. Kierował nią Józef Piłsudski. 24 lipca powstał rząd koalicyjny z Wincentem Witosem i Ignacem Daszyńskim na czele. Powołano inspektorat armii ochotniczej, którym dowodził generał Józef Haller i ogłoszono ochotniczy zaciąg do wojska, który dał armii około 100 tysięcy żołnierzy. Sformowano z nich kilka jednostek liniowych, dziesiątki tysięcy ochotników służyły do uzupełnienia oddziałów frontowych. Tymczasem od początku sierpnia 1920 roku wojska bolszewickie kontynuowały marsz na zachód. Tuchaczewski był przekonany, że Polacy nie są w stanie zorganizować kontrnatarcia i skoncentrują się na obronie Warszawy. Główne siły skierował na północ od Bugu, w kierunku zachodnim, okrążając Warszawę. Na stolicę ruszyła jedna armia. Jej lewe skrzydło nad wieprzem osłaniała słaba grupa mozyrska. Znalezione przy polskim oficerze rozkazy o przegrupowaniu wojsk polskich, Tuchaczewski uznał za celową dezinformację. Piłsudski postanowił stoczyć definitywną bitwę na obszarze pomiędzy Bugiem i Wisłą. Plany obrony Warszawy przygotował wraz z generałem Tadeuszem Rozwadowskim. Front północny generała Józefa Halera, złożony z trzech armii, Obejmował obszar od granicy Prus Wschodnich po Puławy. Jego zadaniem było związać walką i osłabić główne siły przeciwnika nacierającego na stolicę. Armia generała Władysława Sikorskiego sformowana nad Wkrą miała nie dopuścić do oskrzydlenia sił polskich na północy i przejść do kontrnatarcia. Front środkowy generała Edwarda Ryza śmigłego przebiegał od Puław wzdłuż Wieprza do Sokala. Miał wykonać decydujące uderzenie na lewe skrzydło sił bolszewickich walczących pod Warszawą i przedrzeć się na ich tyły. Zadaniem frontu południowego generała Wacława Iwaszkiewicza było powstrzymanie konarmii budionnego, obrona Lwowa i pól naftowych na południu. Śmiały plan wynikał z sytuacji militarnej i był jedynym możliwym do zrealizowania. Aby wprowadzić plan w życie, Polskie siły zostały całkowicie przeorganizowane. Polacy musieli przesunąć jednostki w ciągu zaledwie kilku dni, zapewnić im linię zaopatrzenia, stworzyć nowe sztaby i wyznaczyć nowych dowódców, co stwarzało poważne niebezpieczeństwo chaosu. 13 sierpnia bolszewicy uderzyli na przedmieścia Warszawy, przełamali pierwszą linię obrony i zajęli Radzymin. Rozpoczęły się dwudniowe walki o Warszawę, ciężkie boje toczyły się pod Radzyminem i Osowem. Na północ od Warszawy armia generała Sikorskiego zatrzymała się i zaczęła spychać dwukrotnie silniejsze oddziały wroga. Polska kontrofensywa z Nadwieprza dowodzona osobiście przez Józefa Piłsudskiego ruszyła 16 sierpnia i bezpośrednio zagroziła tyłom armii bolszewickiej. Rozmiary klęski zwiększała szybkość polskiego natarcia. Piechota posuwała się 50-60 km na dobę, zajmując węzły komunikacyjne, przeprawy, mosty na tyłach cofającego się przeciwnika. Na odcinku południowym armia konna Budionnego poniosła porażkę w bitwie pod Komarowem z pierwszą dywizją kawalerii pułkownika Rumla. Z trzech sowieckich armii ocalało 10 tysięcy ludzi. Polacy wzięli do niewoli 66 tysięcy jeńców. Do ostatniej wielkiej bitwy wojny polsko-bolszewickiej doszło nad Niemnem w dniach 20-29 września 1920 roku. Tuchaczewski przygotował plany akcji zaczepnej, jednak Polacy uprzedzili uderzenie sowieckie. Bolszewikom nie udało się odtworzyć linii frontu i wojska polskie dotarły do Dźwiny. Na południu Polacy oswobodzili całą Galicję, odrzucając bolszewików za zbrucz. 18 października 1920 roku zostało podpisane zawieszenie broni. Skutki i znaczenie Bitwy Warszawskiej. Konflikt demokratycznej Polski z bolszewicką. Proletariacką Rosją był starciem dwóch ideologii, odmiennych systemów wartości. Polacy stanęli w obronie fundamentów demokratycznego państwa, parlamentaryzmu, własności prywatnej i patriotyzmu, przeciwko bolszewickiej dyktaturze, która dążyła do likwidacji klas społecznych, własności prywatnej i religii. Dla bolszewików zwycięstwo w wojnie było koniecznym etapem na drodze faktycznego celu jakim była rewolucja w Niemczech. I w kolejnych krajach Europy Zachodniej. Gdyby nie udało się obronić Warszawy, Polska Republika Rad, całkowicie zależna od Rosji, stałaby się faktem. Upadek Polski pociągnąłby za sobą upadek państw bałtyckich, zachwianie systemu wersalskiego w Europie i próbę przeniesienia rewolucji na Zachód Europy. Obrona Warszawy zapobiegła bolszewizacji Europy. Dla polskiego społeczeństwa Zwycięstwo w wojnie z Rosją bolszewicką miało znaczenie moralne. Było to, był to pierwszy od 220 lat sukces Polski na arenie międzynarodowej. Pierwszy od czasów Sobieskiego samodzielne zwycięstwo. Polska wywalczyła granicę wschodnią od Dziwiny do Zbrucza, ale wojna osłabiła jej pozycję w sporach terytorialnych toczących się na zachodzie i północy. 11 lipca Polska przegrała plebiscyt w Prusach Wschodnich. 23 lipca Rada Ambasadorów podzieliła Śląsk Cieszyński, przyznając Zagłębie Węglowe i Przemysł Stalowy Czechosłowacji. Drugie Powstanie Śląskie, które wybuchło 19 sierpnia, pozbawione było wsparcia Polski. 18 marca 1921 roku, po pięciu miesiącach negocjacji, Polska i Rosja Sowiecka zawarły w Rydze traktat pokojowy, który ustalił ostateczny przebieg polskiej granicy na wschodzie, na linii Dzisna, Krzyce Słucz, Ostróg, Zbrucz. Cud nad Wisłą. Za autora określenia Cud nad Wisłą uznawany jest popularny prawicowy publicysta, profesor Stanisław Stroński, który pisząc o bitwie pod Warszawą odwołał się do Cudu nad Marną. Przypisywano mu sugestię, że zwycięstwo pod Warszawą było dziełem opatrzności, a nie planu naczelnego wodza. Może jednak na miano Cudu zasługiwał szereg wojennych epizodów. Bohaterska walka żołnierzy, głównie rekrutów, którzy po kilku tygodniach marszu, po śpiesznym odwrocie na przestrzeni kilkuset kilometrów, w poczuciu klęski, nękani zmęczeniem, głodem, chorobami, podjęli jeszcze jeden wysiłek. Może cudem była niezłomna postawa dowódców, za wszelką cenę utrzymujących pozycję swoich jednostek wobec przeważających sił wroga, co pozwoliło podjąć udaną kontrofensywę. Jak nazwać powstanie? Rządu Jedności Narodowej i gabinetu skupiającego ponad podziałami wszystkie stronnictwa polityczne. Czy wreszcie na cud nie zakrawa powszechna mobilizacja społeczeństwa, która dała 100 tysięczną armię ochotniczą, głównie ludzi młodych? Co kazało 330 ochotnikom stoczyć walkę na śmierć i życie pod zadwórzem 17 sierpnia 1920 roku? Dlaczego mieszkańcy Płocka stanęli na barykadach broniąc przeprawy przez Wisły? Czy naprawdę potrzeba było cudu?